W piątek 26 stycznia, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego, odbył się wernicelarz wystawy zatytułowanej Malarstwo Dariusz Stelmach. Ekspozycja zawiera 48 prac, głównie pejzaży i portretów, które artysta bardzo ceni. Głównym i chyba najbardziej ulubionym tematem swoich prac jest portret. Portret był od, od zawsze, od, od małego, jak, jak się uczyłem, rysować, malować, był ze mną. Twarz ludzka w ogóle tak ogólnie pojęta. Wezar spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony miłośników sztuki. Nie tylko z Kozińc, ale również z Radomia, Pionek i okolic. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor Kozińskiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed kilkoma dniami artysty Janusza Karasia, członka grupy twórczej Wena. Następnie gospodarz obiektu przedstawiła pokrótce sylwetkę Dariusza Stelmacha, podkreślając kunszt jego twórczości, a zarazem wielką skromność. Głos zabrał też sam autor wystawy. Jak powiedział, w życiu nigdy nie chciał być w czymkolwiek pierwszy. Po prostu robi swoje. W swojej twórczości artysta zaskakuje nie tylko treścią, ale również formą. Sięga po niecodzienne środki wyrazu, a farbą czasem towarzyszą oryginalne materiały, jak chociażby monety czy ramy z futryn okiennych. To są jakby dodatki. Tutaj o, a propos tych monet, o których Pan wspomniał, one musiały się pojawić, nie chciałem ich malować, chciałem, żeby, żeby za, zagrały właśnie tą formą przestrzenną, dlatego że mm, to jest taki cykl... Takie troszeczkę moje luźne naw nawiązanie do Harona, jako. jako tak, yy, czyli legendy o przewoźniku yy, dusz zmarłych przez Styks. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to kolorystyka jego pracy. W kolorach nie stroni od ciężkich, mrocznych barw, ale stanowią one przede wszystkim kontrę dla jego ulubionego światła. Jak sam mówi, ciemność na obrazach nie oznacza mroku w życiu codziennym. Ja jestem bardzo pogodnym człowiekiem. A dlaczego ciemne, dlatego że odnosi się takie wrażenie, dlatego że mnie w malarstwie interesuje przede wszystkim światło. Zaczynam od ciemnej podmalówki, zmierzam ku światłom i to jest, to jest najistotniejsze, dlatego rzeczywiście mo można odnieść takie wrażenie, że obrazy są dość ciemne. Więcej na temat prezentowanych obrazów powiedziała komisarz wystawy Plastyk KDK Agnieszka Mieńkowska. Poruszyła m.in. temat technik stosowanych przez autora. Zwróciła też uwagę na fakt odniesień do wielkich polskich malarzy, jak chociażby Zdzisław Beksiński. Za piękną wystawę artyście podziękowała dyrektor Elwira Kozłowska, która wręczyła mu symboliczne kwiaty. Serdeczne życzenia malarzowi złożyli także jego przyjaciele, którzy przyjechali na wernisarz. Po krótkiej części oficjalnej przyszła pora na indywidualne zwiedzanie wystawy oraz kuluarowe rozmowy o sztuce przy kawie i herbacie. Wystawę można odwiedzać do 19 marca.